Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy: biada wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i wszystkiego i wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość. Ważne wszystko jest dla nas. Ważne są i te sprawy dotyczące bieżących spraw, czyli podatki. Dajecie dziesięcinę, czyli podatki z tego wszystkiego, co jest ważne, ale pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Myślę, że ta sfera życia naszego, Pan Jezus mówił do faryzeuszów, jest bardzo ważna, żebyśmy nie tylko dbali o to, co policzalne, co zmierzalne, ale przede wszystkim, bo to ma znaczenie dla nas przed Bogiem, żebyśmy dbali o to, co wypływa właśnie z naszej miłości do drugiego człowieka. Do tego człowieka, którego mamy obok siebie. Wydawałoby się, że no to cóż takiego, nic takiego trudnego to nie jest. Tymczasem się okazuje, że są to trudne sytuacje, kiedy mamy brata, siostrę, mamę, ojca czy swoje dzieci traktować z miłością tak jak bliźniego, bo oni są moim bliźnim. Mało tego. Mamy traktować z miłością i sprawiedliwością tych, którzy uchodzą za naszych winowajców. Za tych, którzy są nawet może naszymi nieprzyjaciółmi. Którzy w jakiś sposób mówią źle o nas. Którzy zachowują się źle wobec nas. I ich także mamy miłować. Tą miłością, miłosierną miłością. Tą, o której mówimy w każdej modlitwie pańskiej, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Niech te winy, które oni zaciągnęli wobec nas, niech one będą dla nas takim skarbem, który my przeniesiemy przed Boga, który my będziemy mieli jako te naręcza dobrych uczynków, uczynków wypływających z naszej miłości do drugiego człowieka, te naręcza pełne, z którymi mamy przed Bogiem stanąć. Niech ich nam nigdy nie zabraknie. Pozdrawiam z Przespolewa.